Parafia w Częstochowie jest parafią bardzo rozległą, terytorialnie. Parafia ta posiada kościół parafialny w Częstochowie, gdzie nabożeństwa odbywają się co niedzielę i święta, zawsze o 10:30. Parafia posiada kościół w Piasku, kościół filialny z drugiej połowy XVIII wieku i tam odbywają się nabożeństwa w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca oraz jeszcze odbywają się nabożeństwa w kaplicy w Lublińcu w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie jest jedynym tego rodzaju w tym mieście. To świątynia prosta, bez przepychu, a jednak urzekająca i zachęcająca. Za mną piękny ołtarz, który także jest prezentem parafian. Po mojej lewej stronie piękna chrzcielnica, która jest do dnia dzisiejszego wykorzystywana. Ambona, która także wkomponowana jest w prezbiterium tejże świątyni, a przede mną piękne organy firmy Schlag und Sonne, które zawsze brzmią od momentu, kiedy ja tu jestem i trochę wcześniej. Dzięki ofiarności i wielkiej pomocy wypróbowanych przyjaciół z Niemiec, CVJ Hagen, organy zostały wyremontowane w 2013 roku, zostały na nowo nastrojone, przyjęły oryginalną barwę, taką jak miały pierwotnie i dziś cieszą nie tylko ucho parafian, ale każdego odwiedzającego tę świątynię. Od lat parafia ewangelicka jest współorganizatorem festiwalu Gaudemater, dając miejsce i niezwykłe otoczenie dla koncertów odbywających się w ramach tego festiwalu. To są przeważnie, w większości koncerty poświęcone muzyce Kościoła Reformowanego, ale nie tylko. Mieliśmy tutaj między innymi niezwykłe zupełnie koncerty muzyki gospelowej w wykonaniu amerykańskich artystów. Ale odbywają się tutaj również koncerty klasycznej muzyki poważnej z udziałem zespołów kameralnych. Odbywały się tutaj koncerty z udziałem orkiestry symfonicznej, zarówno naszej filharmonii, jak i szkoły muzycznej. Bardzo pięknie tutaj brzmi chór. Bardzo lubią chórzyści w tej akustyce prezentować repertuar. Właściwie można by było powiedzieć, że nie ma wielkich przedsięwzięć w Częstochowie, chrześcijańskich przedsięwzięć bez ekumenicznego udziału. Wszystkie te rzeczy dzieją się w duchu ekumenizmu, jedności, miłości i poszanowania drugiego człowieka. Wystarczy wspomnieć Światowy Dzień Modlitwy, który przeżywamy zawsze w duchu ekumenicznym. Czy to też Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, gdzie nie kończy się to tylko i wyłącznie jednym nabożeństwem, ale jest jakiś panel dodatkowo dyskusyjny, jest koncert kolęd, jest jakiś odczyt, jest jakieś sympozjum naukowe i tym podobne. Nie ma akcji jakiejkolwiek bez jedności ekumenicznej. Kiedy nasz kraj przeżywał transformację polityczną, kiedy rzeczywiście na półkach sklepowych nie było żadnych towarów albo były tylko i wyłącznie określone, wówczas Pan Bóg postawił na drodze życia częstochowian przyjaciół z Hagen, z organizacji CVJ Hagen, którzy przywieźli tutaj pierwotnie artykuły żywnościowe i trochę ubrań. Kolejny transport to już pojawiające się medykamenty dla potrzebujących częstochowian, nie tylko dla ewangelików, ale dla całego częstochowskiego społeczeństwa i okolicy. I powstała inicjatywa, aby zorganizować na terenie parafii aptekę z darów. Aptekę prowadziła pani doktor Anna Paluch, później była kurator naszej parafii. Dzięki pomocy Hageńczyków została pięknie wyremontowana sala parafialna, gdzie także jest przygotowana do prezentacji multimedialnych, gdzie możemy spotykać się na wszelkiego rodzaju projekcjach filmowych, jakichś słuchowiskach. Możemy być z sobą i przebywać z sobą, budować właściwą społeczność. Częstochowa ulica Świętego Rocha 79 to miejsce, w którym znajduje się cmentarz parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie. Na cmentarzu częstochowskim spotkamy nekropolię całego rodu Steinhagenów, rodziny Bule, rodziny Olszyńskich, ale także pierwszego częstochowskiego proboszcza
księdza Leopolda Wojaka, pierwszego burmistrza Częstochowy Ignacego Berneka, czy spotkamy także na tej nekropolii groby artystów częstochowskich, znamienitych częstochowskich artystów, jak chociażby Maria i Stanisław Czaderscy. Ksiądz Leopold Wojak związał się z Częstochową w 1912 roku. Wtedy został wybrany pierwszym proboszczem częstochowskiej parafii i służył tej parafii, mimo że przeszedł wcześniej na emeryturę, do 1962 roku. Był osobą niezwykle otwartą, poważaną, lubianą i cenioną. 1 czerwca w czasie konferencji poświęconej wielkiemu jubileuszowi 500-lecia reformacji, także i w Częstochowie, będziemy mogli zapoznać się z nową pozycją, książką zatytułowaną Kronika parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie. W tejże książce znajdzie się cała kronika księdza Leopolda Wojaka. Promocja książki będzie połączona z konferencją i otwarciem wystawy o Ewangelika w Częstochowie. Dodatkowo będzie tam oficjalnie otwarte archiwum parafii. Wystawa dotyczy Ewangelików częstochowskich. Będzie otwarta od 1 czerwca do końca sierpnia tego roku. Ja ze swej strony przygotowałem dosłownie malutki wycinek materiałów archiwalnych, które mamy w swoim posiadaniu, które zresztą głównie dotyczą parafii częstochowskiej, bo z tego zespołu pierwszego jest wzięte, że tak powiem, część materiałów. Będą oczywiście fotografie, będą plakaty, które pokazywały, co do tej pory na parafii się działo, czy w kościele, jakie były koncerty, czy inne imprezy. Będzie sygnet, będzie wewka księdza Wojaka, oczywiście jego kronika, no i ta oryginalna i ta, prawda, wydana dla porównania, żeby każdy mógł zobaczyć, prawda, też oryginał. Tradycją stało się, że po nabożeństwie ludzie spotykają się w sali parafialnej na kawie, herbacie i małym świątecznym co nieco. Dzięki temu mogą zawiązywać się przyjaźnie, a oprócz tego mogą spotkać się z duchownym, porozmawiać także na temat kazania i załatwiać wiele innych spraw. Jest to parafia dość wiekowa, dość konserwatywna, ale w takim pozytywnym, według mnie, w pozytywnym takim brzmieniu tego słowa. Tu w parafii gram na organach. Gram już na 5. rok. To jest dobry sposób na też wyciszenie się. Można znaleźć taki czas spokoju i tutaj, gdy panuje taka no, niecodzienna atmosfera i przede wszystkim akustyka tutaj tego kościoła. Dla mnie jako muzyka zupełnie niezwykłe jest to, jak bardzo kościół i jako miejsce i parafia jest otwarty na muzykę. Tutaj zawsze muzyka rozbrzmiewała od lat, odkąd pamiętam, i to bardzo różna muzyka, od najdawniejszej po najnowszą, muzyka w różnych stylach, w różnym charakterze, i tę otwartość uważam za bardzo cenną. Trzeba przyznać, że tutaj szczególnie starsi ludzie są bardzo pomocni, otwarci, przychodzą, prawda, z zakasanymi rękawami przychodzą pracować, pomagać sobie nawzajem także. Chrystus jest jeden. Chrystus umarł nie tylko za luteran, ale umarł za katolika, za prawosławnego, za Żyda, za każdego człowieka. I aby ten Chrystus był w nas i pośród nas, potrzebujemy być sobą i potrzebujemy wspólnie się modlić, wypełniając w ten sposób chrystusowy rozkaz i rozkaz apostoła Pawła: bez przestanku się modlicie.